Mam nadzieję, że źle to nie zabrzmi. Stary mistrz, nowy mistrz, na tym przepięknym stadionie, na wielu już arenach startowaliście, ale oczami wyobraźni w ogóle sobie to wizualizujecie, jak to może być kapitalnie? Rzeczywiście po raz pierwszy odbędzie się Grand Prix na Narodowym w stolicy. Jest to rzecz niesamowita, bo chyba nikt sobie nie zdawał sprawy, że na stadionie, który jest w naszej stolicy, może pojechać żużel, a tak się dzieje i tak się stanie. To jest rzecz taka przełomowa w tej dyscyplinie, bo nikt chyba nie myślał, że tak jak powiedziałem, na tym stadionie pojedzie, że nie tylko będzie grać piłka, nie tylko będą jeździć na łyżwach, czy inne rzeczy będą robić, ale też i pojedziemy po żużlowemu. Myślę, że to jest duża rzecz dla dyscypliny, dla kibiców, dla naszego kraju. U nas żużel ma swój wymiar, ale znamy stadiony malutkie, kameralne w Szwecji, w Wielkiej Brytanii. Jak się potem wyjeżdża na coś takiego, to jest różnica, jest wrażenie? No na pewno jest to, no właśnie tak jak tutaj Tomek powiedział, na pewno marzenie każdego sportowca jest wystartować na Narodowym u siebie w stolicy i to się w końcu stało. Ja do dzisiaj jeszcze w to nie wierzę, no ale miejmy nadzieję, że w kwietniu już każdy uwierzy i pojedziemy dobre zawody i będzie podobnie jak w Cardiff, bo są to stadiony zamknięte, ten hałas, ten wrzask nie wychodzi na zewnątrz, tylko zostaje z nami i no, wszystko praktycznie lepiej słuchać, nawet przed wyścigiem. Cieszymy się też chyba, że doświadczenie w tych sztucznych torach już mają organizatorzy ogromne. Na początku bywało z tym różnie, a teraz to już chyba śmiało można powiedzieć, że te tory są dobre, równe dla wszystkich. Tak, te tory są takie dość już normalne i ta technika przygotowania już jest tak daleko posunięta, że przy zamkniętym dachu, gdzie jakby już nie ma możliwości napadania deszczu na ten tor, to już jest taki dość normalny. Jeżeli jeszcze by weszły tłumiki takie przelotowe, które jakby dadzą tą możliwość takiego lepszego jeszcze ścigania, to już w ogóle będzie wszystko tak, jak być powinno. Tomku, niektórzy mówią, że to dla ciebie taki turniej pożegnalny na zwieńczenie kariery wielkiego mistrza. Jak to jest? Bardzo się cieszę, że dostałem propozycję i że rzeczywiście będę startować na tym stadionie. Duża rzecz dla każdego zawodnika, tak jak Krzysiu tu powiedział, że żeby być, pojechać, oczywiście będę starał się jak najlepszy wynik ujechać, ale myślę, że w moim przypadku to jest to, że przez wiele lat zrobiłem w zasadzie 100% wyniku sportowego, a te zawody będą takie właśnie, jak powiedziałeś, pożegnalne i jakby pożegnanie się już na zawsze z Grand Prix. Nie ligą, nie jakimiś innymi zawodami, tylko z Grand Prix. Najlepsze chyba pożegnanie, jakiekolwiek można sobie wyobrazić, czy o czymkolwiek pomyśleć, tak? W stolicy, na Narodowym, przy pełnych trybunach oczywiście serdecznie zapraszamy kibiców z całej Polski i że tak powiem, odejdę z tego miejsca. Rzecz nieprawdopodobna. To, co Państwo słyszeli być może przed chwilą, to test głośności tutaj szkół podstawowych. Decybele tutaj, o właśnie, decybele będą też, warczały będą silniki w kwietniu. Krzysztofie, początek sezonu to taki moment, kiedy trudno się wstrzelić, nie wiadomo jaka będzie pogoda, nie wiadomo wciąż co z tymi tłumikami, ze sprzętem. Trudno się przygotować na takie pierwsze zawody, kiedy bardzo zależy na wyniku, no bo wiadomo, niech tu zasiądzie 30-40 tysięcy, to będzie kapitalnie. No tak, no miejmy nadzieję, że tutaj jako przywilej będziemy mieli okazję cały marzec trenować jako Polacy. Ale tak jak powiedziałeś, no początek sezonu jest ważny, ale tak jak w moim przypadku w tym roku pokazało, że końcówka też jest ważna i po tym moim nieszczęsnym wypadku końcówkę też podciągnąłem. Wiadomo na czym, na czym polegają problemy polskiego żużla, jeżeli bywają. Niektórzy mówią, dzisiaj rynek się kurczy, coraz mniej tych klubów odpowiedzialnych, wypłacalnych. Może żużlowiec dzisiaj spokojnie znaleźć pracę? Na te trudne rzeczy nie chcę jakby zabierać głosu, bo to są takie jakby indywidualne rzeczy dla każdego miasta, klubu i ludzi, którzy tym rządzą. Natomiast jeśli chodzi o moją osobę, jestem bardzo spokojny i z jednej strony żużel się kurczy, tak? A z drugiej strony odbywają się zawody na Narodowym. Także nie, to jestem o to spokojny. Żużel jest nasz polski narodowy. Ja zawsze mówię, że ta dyscyplina jest wyjątkowa dla nas, tak? My kochamy tą dyscyplinę, świadczą o tym pełne stadiony i zainteresowanie, więc o to jestem bardzo spokojny, a ja pojadę tam, gdzie serce podpowie, gdzie
będzie to miało sens i bez jakichkolwiek nieporozumień, bo w moim wieku jakby już chyba nie mogę dopuścić rzeczy, które nie powinny zafunkcjonować. Jak ty planujesz sobie zimę? Będzie inna niż poprzednia, czy trzymasz się sprawdzonych wzorców? Nie, wszystko tak jak od 15 lat, bo już jeżdżę 15 lat na żużlu i wszystko działa, tak mówię. W tym roku miałem też trochę nieszczęścia, też szczęścia miałem, silniki pracowały, team był znakomity, wszyscy zostają ze mną. Troszkę może sponsorów mi dołączy, mam nadzieję. Zapraszam wszystkich do współpracy, bo Grand Prix jest bardzo kosztowny i w Gorzowie podpisałem kontrakt na 3 lata już przed półfinałami ligi, więc czuję się tam bardzo dobrze. Też dzięki Tomkowi tam się znalazłem. Gdy mnie tam zawiózł w 2012 roku, mówił: młody, dobry klub, wykorzystaj to. Ja to pamiętam, te słowa do dzisiaj i na zawsze zapamiętam, bo tak jak powiedział, bardzo dobry klub, bardzo dobrze wodarze, sponsorzy, miasto, kibice. I jeżdżę tam tak, jak jeździłem za juniora w Lesznie, czyli odbudowałem się. A powiedz ostatnią rzecz. Mówisz, że to kosztowna zabawa. Ja pamiętam czasy początków Grand Prix, kiedy Tomek mówił, że trzeba mieć 4 silniki na Grand Prix, mniej więcej, nowe, dobre. Dzisiaj jaki to jest garaż, jakie to są koszty? No to jest podobnie. No. Jeżeli tak mówi mistrz świata i najlepszy polski zawodnik w historii, to jest to prawda. No. Jeżeli nie ma sponsorów i nie inwestujesz, to tak jak w każdym sporcie i w każdej dziedzinie, mi się wydaje. Jeżeli oszczędzasz na silnikach, czy nie jesteś przygotowany sam, no to później masz wyrzuty. Nie miałeś silnika, czy nie byłeś przygotowany fizycznie i jest problem. Ale ile musisz tych nowych silników na przykład zakupić, myśląc o walce o medale w przyszłym roku? 20 na strzał muszę zamówić i pojedzie z tego 7, 6, a reszta po prostu mogę sobie odjeżdżać treningi piątkowe przed Grand Prix. Tania zabawa to nie jest, ale mamy nadzieję, że będzie kapitalna impreza tu na Narodowym. Krzysztof Kasprzak, Tomasz Golob, oby w rolach głównych. Dziękujemy bardzo.